Ja wiem, że dla niektórych osób to jest szokujące, że jak laska, która ma czwórkę dzieci, ma prawo w ogóle traktować siebie jako priorytet. I przychodzi taki młody lekarz, tak patrzy na mnie, bada mnie, mówi, że tam wszystko w porządku, tylko tak patrzy i tak, o matko, ma pani jeszcze taką wielką macicę, że tak pani ten brzuch wystaje? Ja wróciłam do jogi dlatego, że wariowała mi głowa, a nie miałam wtedy pomysłu na nic innego, nie miałam wtedy pomysłu na psychoterapię. Mało tego, za każdym razem słyszysz, że na żywo wyglądasz lepiej niż w telewizji. Gminnie korzystam z systemu drzemek. Był jeden z najpiękniejszych w ogóle momentów w moim życiu. Patronem odcinka jest Portal Jogi, największe studio jogi, pilatesu i medytacji online. Miejsce w sieci, które zadba o twoje zdrowie mentalne i fizyczne. Pierwszy miesiąc dostępu otrzymujesz za darmo na hasło Grube Historie. Szczegóły w opisie odcinka. Subskrypcje, komentarze i łapki w górę zawsze mile widziane. Smacznego oglądania i w kontakcie. Monika Mrozowska, aktorka i autorka książek. Bardzo ci dziękuję, że wpadłaś dzisiaj w te bardzo skromne progi grubych historii. Bardzo ci dziękuję za zaproszenie. Ale ja nie wiem, czy ty jesteś gotowa dzisiaj na te grube historie moje. Teraz to sprawdzimy. Sprawdzimy. Słuchaj, rzucam takie pierwsze pytanie. Jak byłaś mała, to już były fasolki. Potem szybko była rodzina zastępcza i Majka. I to było 10 lat. Jak ty o sobie myślałaś i czy czułaś na sobie ten taki, takie oko wszystkich? Wiesz co, mamy inne czasy, ale ja mam takie poczucie, że mimo tej rosnącej świadomości na temat ciała i na temat oceny tego ciała, to ja jednak trafiłam na lepszy okres pod kątem takiej łatwości w komentowaniu tego, jak to cudze ciało wygląda. Bo to były, wiesz, końcówka lat 90. tak naprawdę, ten moment, kiedy my zaczęliśmy pracę nad serialem. Więc jeszcze Instagram, w ogóle nikt nie słyszał, że coś takiego w ogóle kiedykolwiek się wydarzy. W ogóle cały internet, to przecież to były dopiero lata 2000, kiedy to się pojawiało. Tak. Ja pamiętam, że tak naprawdę za jedne z pierwszych pieniędzy, które zarobiłam w serialu, kupiłam sobie komórkę. Więc to jest w ogóle, to są lata świetlne, a tak naprawdę to było 20 lat temu, a jednak lata świetlne. Więc pod tym kątem to było to dużo łatwiejsze, bo ja nie miałam takiej styczności w ogóle z takim komentowaniem opinii publicznej, jak ja wyglądam i jak to moje ciało się zmienia i czy ono się dobrze zmienia, czy ono się źle zmienia. Natomiast niestety nie ominęły mnie komentarze takie face to face, tylko jest taki plus w takich komentarzach, które dostajesz prosto w oczy, że ty masz szansę się jakkolwiek z nimi skonfrontować. A zupełnie inaczej sytuacja wygląda i to dopiero tak naprawdę nastąpiło w momencie, kiedy przestałam grać w serialu, a kiedy właśnie te wszystkie media społecznościowe, ten internet zaczął hulać. Kiedy ty z tą oceną tego ciała się spotykasz na takim forum, gdzie każdy może powiedzieć, co mu się żywnie podoba. Każdy może wytknąć każdy najdrobniejszy szczegół twojego ciała, a ty nie masz za bardzo narzędzi do tego, żeby się bronić. Mało tego, za każdym razem słyszysz, że na żywo wyglądasz lepiej niż w telewizji, więc masz taką podwójną presję, że w takim razie musisz wyglądać jeszcze lepiej, żeby ten twój wizerunek telewizyjny dogonił do tego, jak ty wyglądasz w rzeczywistości. Więc ja się wtedy nie zetknęłam z czymś takim. Ja się z tym zetknęłam pewnie dużo później. Miałam to szczęście, że nigdy to na mnie nie wywarło takiego negatywnego wpływu, bo jednak już miałam w głowie przede wszystkim to, że moje ciało już czegoś niewiarygodnego dokonało. No bo w momencie, w którym urodziłam moją pierwszą córkę, miałam 23 lata. Kiedy urodziłam Jagodę, miałam lat 30, a to był rok 2010. Więc w dalszym ciągu gdzieś tam jednak ten internet, te social media w powijakach. Więc nawet w tym momencie, jeżeli ktoś, pojawiały się jakieś komentarze odnośnie mojego ciała, no to ja miałam takie poczucie, że no spoko, no jakby nie jest to doskonałe, ale ono urodziło dwójkę dzieci, ale to ciało się rozciągało po prostu w każdym kierunku. Więc miałam jednak takie poczucie, że już wtedy, a teraz po tych kolejnych kilkunastu latach jeszcze bardziej, to jest mocno zakorzenione w mojej psychice i w ogóle w moim poczuciu własnej wartości, że to ciało jest po prostu moim cudownym narzędziem i ono ma prawo do tego, żeby czasami wyglądać gorzej, czasami wyglądać lepiej. Ja chcę robić jak najwięcej, żeby ono... I chcę, żebyś mnie dobrze zrozumiała. Nie chodzi mi o to, żeby ono wyglądało jak najlepiej, tylko żeby ono mi dawało jak najwięcej możliwości. I tak naprawdę wszystko to, co ja robię z tym ciałem, ma służyć temu, żeby
żebym mogła jak najdłużej cieszyć się tymi możliwościami, które ono mi daje. Mnie to w ogóle niesamowicie jara, że my dostajemy coś takiego, taki mechanizm. Plastyczny w dodatku. Tak, plastyczny i tak naprawdę wiadomo, że my mamy swoje różne uwarunkowania, różną budowę kości, w ogóle różną budowę ciała, ale dalej w tych warunkach, które dostajemy, dalej każdy z nas ma po prostu gigantyczne możliwości. My możemy tyle rzeczy z tym ciałem zrobić i wystarczy, wiesz, taki drobiazg jak, nie wiem, złamanie ręki. I nagle sobie zdajesz z tego sprawę, że kurczę, są ludzie, którzy nie mają ręki, są ludzie, którzy nie mogą chodzić, są ludzie, którzy są przykuci do łóżka. Więc do mnie bardzo często wracają tego typu myśli i dlatego tak, może nie tak bardzo, bo to też nie jest obsesyjne. Nigdy nie było obsesyjne. Ale mam takie poczucie, że dostałam naprawdę fajną maszynę i tak jak się jeździ z samochodem i tam się wymienia opony, no to jest coś, co tak naprawdę w pierwszej kolejności powinno nam gdzieś tam się zapalać ta lampka, że kurczę, czas na przegląd, czas coś ze sobą zrobić. Mhm, czyli ta wdzięczność za to, co to ciało dla nas robi. Absolutnie się pod tym podpisuję, ale jak ty dbasz o to swoje ciało, żeby ono działało jak dobrze funkcjonujący samochód, czy też jeżdżący samochód, bo sama użyłaś tego porównania, czy też jak dbasz o swój ogródek, no bo ciało to dom. Co robisz i czy to robienie tych rzeczy przy czwórce dzieci, przy twojej pracy i też jakiejś działalności na Instagramie, a to pochłania ogrom czasu, same dobrze to wiemy, to czy to się da? Wiesz co, też nie chcę tutaj jakichś złotych myśli wygłaszać, że tak, da się, że to jest wszystko kwestią tej cudownej organizacji, o której wszyscy wiedzą, ale jakoś nikt nie potrafi. Tak. Bo to nie jest kwestia u mnie organizacji. Chociaż wydaje mi się, że mam na tyle, na ile to moje życie tego wymaga, to mam całkiem dobrze zorganizowany mój dzień i moje funkcjonowanie. Natomiast ja w którymś momencie, wydaje mi się, że już takie konkretne tąpnięcie to nastąpiło naprawdę przy Ludzku, czyli przy moim czwartym dziecku, kiedy naprawdę wszystko to, co się działo dookoła, dało mi bardzo jasny sygnał, że ja w tej chwili muszę po prostu dbać o priorytety. Mogę sobie wymyślać naprawdę bardzo dużo różnych rzeczy, ale w momencie, w którym sobie wypiszę tę listę, na przykład rzeczy, które bym chciała zrobić w ciągu dnia, to że naprawdę na samej górze muszą się znaleźć te punkty, które absolutnie po prostu w tym dniu muszą być wykonane. Jeżeli uda mi się jakimś cudem dojść do punktu trzeciego, no to już naprawdę będzie duży wyczyn. Ale jeżeli uda mi się zrobić tylko ten pierwszy, to też będzie okej. Ale żebym z kolei siebie też nie zamęczała, co przy małym dziecku było piekielnie trudne, żeby to tak przetransformować w swojej głowie, że samo zajmowanie się małym dzieckiem to już jest wystarczająco duża tyrka i że nie trzeba sobie dokładać wszystkich innych rzeczy. To było tak naprawdę najcięższe. Ale że właśnie nawet jeżeli się nie uda zrobić tego pierwszego punktu, to jest to taki okres, w którym też jest to dopuszczalne. I wiesz co? I też na przykład widzę bardzo dużą taką korelację pomiędzy tym, ile jestem w stanie zrobić w ciągu dnia na przykład rzeczy takich zawodowych, związanych, nie wiem, z odpisywaniem na maile, przygotowywaniem kolejnej książki, a z tym, ile czasu jednak w dalszym ciągu poświęcę sobie. Ja na przykład jestem osobą, która w okresie takim jesienno-zimowym, i tu nie będę mówić o jakichś sportach ekstremalnych, tylko nagminnie korzystam z systemu drzemek. Po prostu jak czuję, że padam, to po południu mówię dzieciakom, że słuchajcie, ja teraz potrzebuję 15-20 minut, oni się tam zajmują sobą i zasypiam po prostu. I budzę się i wiem, że do wieczora jeszcze będę w stanie po prostu funkcjonować i że te 20 minut da mi tak naprawdę minimum 3 godziny kolejnej jakby takiej intensywnej pracy, która w tym momencie, jeżeli bym nie poświęciła tych 15-20 minut dla siebie, to samo dotyczy jogi, to samo dotyczy, w tej chwili się wkręciłam w bieganie, ale o tym może za chwilę, że jeżeli ja sobie nie poświęcę tych kilkunastu minut, to mi się posypie po prostu cała reszta dnia, cała reszta tygodnia i de facto na koniec okaże się, że i tak jestem gdzieś tam na minusie, więc jakby już przestałam
zaczęłam naprawdę od bardzo długiego czasu traktować siebie jako priorytet. Ja wiem, że dla niektórych osób to jest szokujące, że jak laska, która ma czwórkę dzieci, ma prawo w ogóle traktować siebie jako priorytet, ale jeżeli bym tego nie robiła, to by po prostu nie działało. To by po prostu nie funkcjonowało. To byś po prostu nie była mamą dla swoich dzieci. Bym była ich największym koszmarem. A nie o to chodzi. Tak, bo to trzeba zacząć od siebie, żeby to wszystko dobrze działało, ale znowu, pojawia się tutaj taki punkt, jak wiele rzeczy trzeba odpuścić i czy tego odpuszczania, ja się ciągle uczę, a czy ty się już go nauczyłaś? Czy jesteś w takim miejscu, kiedy już ten taki, bo mówiłaś o tych punktach i to jest świetne, ja kiedyś słuchałam takiego wideokastu o tym, że warto sobie zapisać 3 punkty, ty to powiedziałaś. Żartujesz. Być może, naprawdę, i być może ty słuchasz tego samego wideokastu, albo jesteś tak genialna, że jak odhaczymy te 3, to jest duży sukces, a całą resztę odpuśćmy albo zostawmy na jutro, bo my sobie często robimy, ja tak robię, 18 punktów. Tak, od oczywiście. Razu. A co 3? 18. Tak. No i się nagle okazywało, że była wielka frustracja, bo nawet 1, 2, 3 często nie był wykonany, rozumiesz? Bo kilka srok za ogon. Więc pytanie, czy ty się nauczyłaś sama odpuszczać, to jakoś przyszło naturalnie, czy ty sobie to wypracowałaś, czy już po prostu nie było wyjścia? Halo, jeżeli nie subskrybowaliście jeszcze mojego kanału, to teraz jest na to doskonały moment. Zostawcie łapkę w górę i komentarz, a teraz wracajcie do oglądania. Miłego. Nie było wyjścia. I tak naprawdę przy każdym jakby kolejnym dziecku ja widziałam, że po prostu albo ja już dojdę do takiego poziomu frustracji, że już ja sama ze sobą nie będę w stanie wytrzymać, albo właśnie zrobię to, o czym mówisz. A poza tym, wiesz co, też fajnie jest czasami sobie usiąść i naprawdę zrobić taki rachunek sumienia na zasadzie, czy jeżeli ja robię właśnie, odhaczam tylko te 3 punkty, to czy jednak w dalszym ciągu moje życie się jakoś tam rozwija? Czy ten cel, który sobie gdzieś tam wyznaczyłam, czy ja się do niego zbliżam, czy faktycznie stoję w miejscu? No bo ja się na przykład łapałam na tym, że sobie właśnie robiłam tę długą listę. Oczywiście jest dokładnie tak, jak mówisz. Czasami mi się nie udawało nawet odhaczyć, ponieważ ja już patrzyłam tylko na tę listę. Jak ona jest długa, to w ogóle mi się tak mieszały priorytety, że zaczynałam robić coś z tej jedynki. Przeskakiwałam do 5, potem nagle 8, potem próbowałam dokończyć tę jedynkę i się kończył. Dzień się nagle okazywało, że no i dupa, po prostu nie zrobiłam niczego. Tak. Mam pozaczynanych 15 rzeczy. Z wielkim stresem, nie? Tak, gdzie już śpisz i już robisz plan na kolejny dzień, że dobra, nie zdążyłam zrobić tego, więc jutro nie dość, że mam kolejną listę przygotowaną, to jeszcze trzeba przerzucić te rzeczy z dnia dzisiejszego. Naprawdę, jak byłam w tej 4. ciąży przy Ludzku, to wiedziałam, że okej, jakby dzięki wszechświecie, czy kimkolwiek tam jesteś na górze, że jakby, dobra, jakby rozumiem, o co chodzi, że albo w końcu się nauczę prosić o pomoc. Ja miałam mega problem z tym, żeby komuś powiedzieć, słuchaj, a czy mógłbyś? To było w ogóle coś, co mi, wiesz, gdzieś tutaj w gardle, bo ja ciągle mi się wydawało, że w ogóle ludzie to tak doceniają, że ja wszystko robię sama i że to jest w ogóle taka super cecha, gdzie tak naprawdę nikt na to nie zwraca uwagi, bo każdy był tak zajęty sobą, że ludzie to mają. Czy ty zwracasz uwagę na to, co ktoś robi? No nie, jesteś tak skupiona na sobie, że nie zwracasz uwagi, nie klepiesz cały czas, nie wiem, podejrzewam, że tak nie jest, że nie klepiesz swoich wszystkich przyjaciółek, koleżanek po plecach, że o Jezu, jaka jesteś super, bo ty wszystko robisz sama. Boże, no po prostu. No nie, ja nagle zobaczyłam przy tej ciąży z Ludzkiem, że przez to, że ja w końcu pokazałam taką swoją bardziej ludzką twarz i powiedziałam, że kurczę, no nie radzę sobie, no w ogóle nie, to znaczy teraz to sobie jeszcze radzę, ale mam na tyle wyobraźni, żeby wiedzieć, jak to będzie wyglądać za kilka miesięcy, że powiem ci, że to był tak dla mnie, to była dla mnie najlepsza lekcja, a z drugiej strony najbardziej wzruszająca lekcja, bo nagle się okazało, że w środowisku moich takich naprawdę najbliższych osób, gdzie ja naprawdę o moich bliskich staram się dbać. I to nie jest takie dbanie takie ani na pokaz, ani takie, które w związku z którym ja oczekuję czegoś w zamian, tylko ja naprawdę lubię dbać o ludzi. Ja lubię dawać dużo ludziom. Ja lubię wręcz, mam taki mały syndrom takiego, nie wiem, bo to teraz głupio zabrzmi. Ja lubię służyć ludziom. Naprawdę sprawia mi przyjemność, jak widzę po prostu, że komuś sprawiam przyjemność. Ale nagle się okazało, że to właśnie
że ta druga strona też chce w końcu coś mi dać od siebie. I to nie muszą być duże rzeczy, to nie muszą być jakieś duże gesty. Ale ja pamiętam, jak moje koleżanki i przyjaciółki się cieszyły, że ja na przykład dzwoniłam i się pytałam, czy któraś mi może przywieźć zupę. Albo nie wiem, że coś innego jest mi potrzebne, albo że no naprawdę to były jakieś takie drobiazgi i ja na tej takiej ich pomocy i na takim wsparciu naprawdę funkcjonowałam przez kilka ładnych miesięcy łącznie, tylko ja w końcu musiałam się przyznać do tego, że na przykład jeżeli chcę gdzieś, ja jestem osobą, która bardzo lubi wyjeżdżać gdzieś, a tutaj z takim małym dzieckiem było to trudne, no bo nawet pod kątem logistycznym po prostu się nie dało tego zrobić. I nagle się okazywało, że mam naprawdę przynajmniej 5 koleżanek, które mimo tego, że jestem z tym malutkim dzieckiem, które nie zawsze jest ciche, spokojne, czasami płacze, czasami coś mu dolega, czasami trzeba je dłużej ponosić na rękach, że one uwielbiają spędzać ze mną w ten sposób weekendy, bo albo same nie mają dzieci, albo mają dzieci na tyle duże, że właściwie takie weekendowe bycie taką, wiesz, taką drugą mamą naprawdę je bardzo satysfakcjonuje. I no i to dla mnie to było super doświadczenie i to był chyba taki moment przełomowy, gdzie sobie pomyślałam, okej, po pierwsze nie muszę robić wszystkiego, po drugie właśnie mogę odpuszczać, po trzecie mogę poprosić o pomoc i każda z tych rzeczy jest w porządku. Czy ciąża zmieniła twoje ciało? Tak zmieniła, że ty dotkliwie to odczułaś? Czy wręcz przeciwnie, bo są takie kobiety i ja takie kobiety znam, które o swoim ciele po ciąży mówią, wow, teraz jestem prawdziwą kobietą, czuję się świetnie, ale nie mówię od razu po porodzie. Ja należę do grupy takiej, która po 10 lat po porodzie nadal dochodzi do formy. Jestem ciekawa, jak to było u ciebie. Wiesz co, i tutaj też paradoksalnie ta czwarta ciąża była taka... Sama ciąża, jakby ja nie mówię, mówimy w tej chwili tylko i wyłącznie o stanie takim fizycznym, tak. Bo stan psychiczny, mój stan psychiczny nie był zbyt dobry, na to się składało jakby wiele różnych czynników, które na pewno mi tego w tamtym okresie nie ułatwiały. Natomiast to była taka ciąża, do której ja zupełnie niechcący się najlepiej przygotowałam. Ponieważ ja zakładałam, że już nie będę miała więcej dzieci po Józku, to wpadłam właśnie w taki mój pierwszy, dosyć systematyczny okres, kiedy ja naprawdę dużo ćwiczyłam, faktycznie dbałam o siebie. Miałam takie poczucie, że jestem tuż przed 40, a moje ciało jest w dużo lepszej formie niż w okolicach 30 czy nawet 20. Jakby czułam, że po prostu mogę więcej, czułam taką moc i siłę w tym ciele. I zaszłam w ciążę. Ale mimo tego, że było to dla mnie dużym zaskoczeniem i też pewnie jakimś takim dużym ładunkiem emocjonalnym, to jednak paradoksalnie przez to, że tego w ogóle nie planowałam, w ogóle nie zakładałam, że taki scenariusz na mnie trafi, to jednak to ciało było przygotowane. I pod samym kątem takim fizycznym mogę śmiało powiedzieć, że to była najlepiej przeze mnie jakby przyjęta, najlepiej przez moje ciało przyjęta ciąża. Ja się czułam wyśmienicie. I tutaj jakby być może, wiesz, dla niektórych osób, które jakby mówią o tym, że jednak lepiej jak jesteś młoda, że to wszystko jest tak skonstruowane i hormony i cała w ogóle to co się dzieje z naszym ciałem. No jednak uważam, że naprawdę mamy ogromny wpływ na to. I czasami możemy być zaniedbaną na różnych poziomach, 20-latką, która będzie bardzo ten okres źle znosić i możemy być super zadbaną 40-latką, która przejdzie naprawdę bardzo łagodnie. Może to była też kwestia tego, że na pewno to była kwestia też tego, że to była czwarta ciąża, a nie pierwsza ciąża i że to ciało jednak też już mniej więcej, wiesz... Ale psychika też wiedziała mniej więcej na co, chociaż tak. To każdy poród jest inny, wiadomo. Tak. Nie ma co generalizować, ale chodzi mi o to, że ta psychika też była przygotowana na wiele scenariuszy. Tak, że może, przynajmniej na trzy, tak? Że może różnie być. Tak, że mogą się różne rzeczy w międzyczasie wydarzyć, ale też... tak jak mówię, pod kątem fizycznym naprawdę czułam, że mam siłę i nawiązując do tego, o czym powiedziałaś, o tym w ogóle takim samopoczuciu w ciele. Ja pamiętam, że nawet specjalnie razem z moją koleżanką zrobiłyśmy zdjęcia dosłownie dzień przed porodem, gdzie ja byłam z tym wielkim brzuchem w bieliźnie, gdzie do tej pory jak patrzę na te zdjęcia, to mam takie poczucie, ja wiem, że są różne opinie na ten temat, ale mówię jakby
o mojej, miałam takie poczucie, że wyglądam pięknie, że po prostu znowu, jakby znowu to myślenie takie, że to ciało nosi po prostu drugiego człowieka, że, to jest, że tam się w ogóle jakaś magia dzieje. I pamiętam właśnie, jak się urodził Lucek, wróciłam do domu, było dosłownie kilka dni po porodzie i też powiedziałam, mówię, Karolina, to ciało wygląda tak, jak wygląda, ale mówię, ale ja chcę właśnie tym wszystkim kobietom, które wracają ze szpitala, pokazać, jak naprawdę wygląda ciało 4 dni po porodzie. Tak, że mamy nadal brzuch. Że dalej, o to odkrycie, bo tak? Ja pamiętam po pierwszym porodzie, jak ja zobaczyłam, że ja mam dalej brzuch. Bo się wystraszyłaś, mówię, nie urodziłam jeszcze. To ja się poczułam oszukana. Ja się poczułam oszukana, bo ja się zastanawiałam, dlaczego mi nikt nie powiedział, tak, że ja będę miała... Ja pamiętam, że to był dla mnie taki szok. Ja się tak nie mogłam z tym pogodzić, bo ja byłam przygotowana na to, że ja przychodzę do szpitala, rodzę dziecko... Mhm. Wciskam się w jakąś obcisłą sukienkę, wychodzę i w ogóle jestem jedną z tych mam, które gdzieś tam, nie wiem, widziałam wtedy nie na Instagramie, tylko w gazetach. A tutaj nagle szok, że ja dalej wyglądam, jakbym właściwie za chwilę miała rodzić, tylko może jakieś mniejsze dziecko. Zrobiłyśmy te zdjęcia przed, zrobiłyśmy te zdjęcia po, dalej jakby z tym brzuchem, 4 dni po porodzie, z maciupeńkim Ludzkiem na rękach. Pamiętam, gdzie, to zdjęcie wrzuciłaś na Instagram. Gdzie ja widziałam jakby obiektywnie, no, że to ciało, znaczy obiektywnie, to ciało po prostu wyglądało jak ciało po porodzie. Tam nie było, wiesz, też jakiejś masakry, tam nie było też jakby takiego epatowania tymi różnymi różnymi elementami, które mogą się wiązać z takim faktycznie ciałem po porodzie, czyli jakby ja... Piękne zdjęcie, ja go tak piękne zapamiętałam. Piękne zdjęcie tak naprawdę, bez żadnych, wiesz, tych podkładów, wkładów, bo stwierdziłam, że to nie jest jakby w ogóle moja estetyka. I powiem ci właśnie w ramach jakby takiego już zamknięcia klamrą, że chyba dlatego, że zdecydowałam się na to, żeby to pokazać, znaczy teraz może sobie dorabiam taką historię do tego, ale wierzę, że tak było, że dlatego, że zdecydowałam się na to, żeby to pokazać, to moje ciało zrobiło mi chyba najlepszą niespodziankę dokładnie tydzień czy półtora tygodnia później, bo faktycznie tydzień, półtora tygodnia później wszystko mi się wchłonęło. Zniknął się brzuch. Zniknął mi kompletnie ten brzuch. O Jezu. Ja stanęłam po prostu, któregoś dnia się po prostu obudziłam, stanęłam przed lustrem, obejrzałam się z każdej strony i te zdjęcia też wrzuciłam, tylko wrzuciłam już jakby w relacji, bo też tak nie chciałam epatować po prostu tym gołym ciałem. Od razu, wiesz, byłby hejt, że ale jak tak, to? Tak, ale jak to tu pokazać, że z brzuchem, a tu, że nagle bez brzucha, ale naprawdę to nie był wynik tego, że ja coś zrobiłam, albo że się w coś jakby wcisnęłam, albo że ten brzuch, nie wiem, tam gdzieś wciągnęłam. Wiesz co, właśnie nie wiem, czy natura, czy nie właśnie to, co robiłam niechcący tych kilka lat wcześniej, czyli po prostu ćwiczyłam sobie gdzieś tam trochę intensywniej niż wcześniej i w związku z tym to ciało się po prostu dużo szybciej zaczęło regenerować. I dla mnie pamiętam, że to był szok i nawet się podwójnie jakby cieszyłam z tego, że te zdjęcia właśnie tych kilka dni po porodzie zrobiłyśmy, bo mówię, no kurczę, jakbym się wstrzymała dosłownie tydzień, to już no to, miała bym co pokazać. To bym wyszła znowu na kolejną tą matkę, która próbuje, wiesz, która robi tą presję na te inne biedne kobiety, że mają wyglądać idealnie i że zobaczcie, mi się udało w ogóle, a jak tobie się nie udało, to jesteś gorsza po prostu. Tylko, że jednak w tym internecie zostało to zdjęcie z tym brzuchem i miałam takie, okej, jakby fajnie, cieszę się, że tak się tutaj to wszystko dzieje, ale że jednak został pokazany jakby ten proces, że to nie jest tak, że ja wychodzę, wiesz, ze szpitala, szpilki, dziecko w nosidełku, zrobiona, rzęsy. I ja miałam takie poczucie, prawdopodobnie przez ten, wiesz, przez to zalanie oksytocyną, to dokładnie pamiętam, jak do moich znajomych wysyłałam zdjęcia w piżamie. Już wyglądasz ja wysyłam wspaniale. Im zdjęcia i mówię tak, Jezu, jak ja zajebiście wyglądam, czy wy to widzicie, jak ja? Oni, wiesz, Monia, tak, wszystko pomogło, wszystko okej. Okay. Naprawdę naćpana byłam po prostu. I podejrzewam, że to był jakby efekt tej oksytocyny, ale naprawdę z tym brzuchem, z tymi obrzękniętymi piersiami, z tymi wszystkimi innymi rzeczami, które się wiążą jakby z ciałem po porodzie. Ja się czułam tak kobieco. Był jeden z najpiękniejszych w ogóle momentów w moim życiu. Ale to było przy, tak jak powiedziałaś, przy Ludzku. To było przy Ludzku. To było przy tym wcześniej? Czwartym. Wcześniej nie. Wcześniej miałam takie poczucie właśnie... No przy Karolinie, czyli przy mojej pierwszej córce, absolutnie poczucie takiej presji, no bo jak to? I dokładnie pamiętam, wiesz, to było też ponad 20 lat temu, więc też ta umiejętność rozmowy lekarzy, zwłaszcza młodych lekarzy ze świeżymi matkami, no była trochę na innym poziomie.
I dokładnie pamiętam, jak ja właśnie siedziałam w tym łóżku z tym ogromnym brzuchem po porodzie, gdzie sama patrzyłam na moje ciało i mówię, o co chodzi? Ktoś mnie w ogóle oszukał, że co to ma być? I przychodzi taki młody lekarz, tak patrzy na mnie, bada mnie, mówi, że tam wszystko w porządku, tylko tak patrzy tak, o matko, ma pani jeszcze taką wielką macicę, że tak pani ten brzuch wystaje? I ja w tym momencie myślałam, że ja się rozpadnę po prostu na 1000 kawałków, bo jak ja usłyszałam od lekarza, że coś jest ze mną nie halo, bo mi ten brzuch tak wystaje, no to znaczy, że to już jest jakiś rodzaj patologii, że ja tak wyglądam. I co teraz tak mi zostanie? I co teraz, no nie? A co na przykład, jak ja za pół roku będę dalej tak wyglądać, gdzie przecież wiadomo, że są kobiety, dziewczyny, które ze względu na to, że się rozchodzą właśnie mięśnie, rozrywają, to jakby mają ten problem właśnie z tym, no nie są w stanie wciągnąć brzucha, nie są w stanie odbudować tej masy mięśniowej, bo po prostu za przeproszeniem wszystko, no ponieważ ten szkielet mięśniowy nie trzyma tego brzucha, tylko jest przerwa, no to ten brzuch ma prawo w tym momencie być cały czas wypukły i cały czas powodować, że się gdzieś tam gorzej czujemy we własnym ciele, bo już byśmy chciały zapomnieć o tej ciąży, a patrząc w lustro cały czas to ciało nam o tym przypomina, że no kochana, no tak to już będzie wyglądać. Więc jakby ja się absolutnie nie dziwię, że ten okres taki po ciąży, że może u dziewczyn wywoływać pewnego rodzaju taki, nawet taki rodzaj tego, co ja poczułam właśnie po Karolinie, że ktoś mnie oszukał, że to wszystko miało po prostu inaczej wyglądać, że super, jakby cieszę się, mam zdrowe dziecko, ale że jednak właśnie wyjdę na tę plażę i ktoś będzie jakby mnie poddawać ocenie. Tak. Nie będzie myśleć o tym, ile przeszłam, ile musiałam wysiłków to włożyć, tylko będzie na mnie patrzeć tu i teraz, jak ja teraz w tym momencie wyglądam. A jak wrzuciłaś to foto, o którym rozmawiałyśmy od razu po porodzie, to ty mówiłaś o tym, podkreślałaś, że wyglądasz pięknie, czujesz się pięknie. Ja też to zdjęcie kojarzę, zresztą scrollując sobie Instagrama, znowu sobie go przypomniałam dzisiaj i to rzeczywiście jest przepiękne zdjęcie. To jakie komentarze, bo nie wczytałam się, ale czy to był odzew pozytywny, czy zdarzyły się jakieś hejterskie komentarze, czy wręcz przeciwnie? Wiesz co, ja byłam wtedy znowu na takiej fali tej oksytocyny, że ja nie wiem, czy ja czytałam w ogóle te komentarze. Po prostu miałam takie poczucie, że to było z kolei tak silne moje poczucie jakby własnej wartości, a poza tym, tak jak ci wspomniałam, ja nie miałam pojęcia, że to ciało tak szybko jednak dojdzie do siebie, tylko byłam przygotowana na ten scenariusz, który się wydarzył 3 razy wcześniej, czyli że jednak ten okres tej takiej rekonwalescencji, że jednak mi zajmował dużo więcej czasu, że to trwało po prostu miesiącami. A poza tym nie oszukujmy się, przy każdej kolejnej ciąży, czym innym jest jakby płaski brzuch, a czym innym jest skóra na tym brzuchu. No ta skóra się cały czas jakby rozciąga, więc to nie jest tak, że ja mam skórę w jakimś idealnym stanie. Ostatnio się śmiałam z moją koleżanką, z którą się spotkałam i ona mówi, kurczę, wszyscy mi mówią, że jestem taka szczupła, że tak dobrze wyglądam, że mam właśnie, że w ogóle nie widać, żebym rodziła dziecko. Mówi, a jak myję głowę, wiesz, tak, że opuszczam głowę po prostu do przodu i patrzę w tym momencie po prostu na tą skórę, która mi zwisa, to mówi, kurde, no po tej skórze to widać, ale z drugiej strony sobie tłumaczę, że no ta skóra ma prawo być taka, no bo się po prostu rozciągnęła do niewiarygodnych. 9 miesięcy do niewiarygodnych rozmiarów. Później, no właśnie, i później coś z tą skórą się musi, wiesz, no nie każda z nas ma taką, mało z nas tak naprawdę ma taką umiejętność, żeby to się wszystko tak zregenerowało, żeby nie było po prostu śladu widać na tym ciele. A poza tym ja uważam, że to też jest pewnego rodzaju, no to nie jest norma, że po tym ciele nic nie widać. Ja nawet widzę po moich córkach, które już w tej chwili są młodymi dziewczynami, mają skłonność, nie wiem, do rozstępów na przykład. Więc wiem, że, znaczy nie wiem tego, ale wydaje mi się, że no to ich ciało też może w różny sposób jakby zareagować. I jaki to byłby dla nich przekaz? Ja na przykład z tego powodu nie narzekam w ogóle przy moich dzieciach, a zwłaszcza przy moich córkach, na to jak wyglądam. Raczej jak one mnie widzą, a często moje dzieci w ogóle widzą mnie nago, no to widzą mamę, która bardzo docenia swoje ciało. Która nawet jak właśnie, nie wiem, mam parę kilogramów więcej, jak właśnie jest to ciało jakby po ciąży, to widzą, że ja w dalszym ciągu jakby patrzę na siebie z takim zadowoleniem, z taką dumą i z takim poczuciem, że naprawdę znowu wracamy do tego, o czym rozmawiałyśmy na początku, że to jest niesamowite, że to ciało daje tyle możliwości. Bo ja bym chciała u moich córek zasiać taką pewność siebie, że jakkolwiek to ciało po różnych
wydarzeniach nie będzie wyglądać. Bo się zmienia, umówmy głównie się. Głównie mam na myśli ciążę, ale również starzenie się po prostu. To chciałabym, żeby one też za każdym razem po prostu z taką samą miłością i wdzięcznością stanęły przed lustrem i sobie pomyślały, kurczę, może nie wyglądam idealnie, ale to jest niesamowite, że w ogóle mam to ciało, że to ciało daje mi tyle możliwości. Starość. Sama wywołałaś ten temat. Czy to wywołuje u ciebie uśmiech na twarzy, czy strach? To słowo? Raczej uśmiech. Uśmiechnęłaś się, jak zadałam pytanie. W ogóle mam taką wizję starości bardzo nie pasującą do tego, w jakim my mieszkamy kraju i jakby jak ta starość w ogóle u nas wygląda. I to nie, wiesz, to nie polega u mnie na tym, że ja się w tej chwili chcę odcinać od tego i mówić, nie, ja sobie wyjadę właśnie gdzieś tam do Włoch czy do Hiszpanii, będę siedzieć na plaży z kubeczkiem espresso i oglądać zachód słońca z jakimiś innymi starszymi paniami. Ale ja bym chciała po prostu tak dalej prowadzić to moje życie, żeby właściwie za te, nie wiem, 30-40 lat, żeby się właściwie niewiele pod tym kątem zmieniło. Żeby dalej tak cieszyć się po prostu tymi możliwościami, które są. A ja mam taką, wiesz, też umiejętność, że ja nie potrzebuję jakichś spektakularnych rzeczy, żeby się cieszyć. Mi wystarczą naprawdę jakieś takie drobiazgi, żeby mieć takie poczucie, że kurczę, że jest fajnie, że naprawdę jest dobrze. I jedynie chciałabym po prostu tego nie stracić. Jeżeli tego nie stracę, a nie wydaje mi się, żebym to straciła, bo już miałam, wiesz, taki roller coaster w swoim życiu, taką sinusoidę, że już mogłam to, wiesz, już mogło to wiele razy gdzieś tam zostać za plecami, a jednak cały czas to trzymam mocno przy sobie, że ja mam raczej taką wizję, moje córki zwłaszcza się ze mnie jakby śmieją, bo ja któregoś dnia, to było, nie wiem, ze 2 lata temu, tak siedziałyśmy jakoś przed świętami, ja tak siedzę, one też widzą na przykład, śmieją się ze mnie, jak widzą, że ja na przykład siedzę i właśnie się uśmiecham, no nie? I mówią, o, matka znowu o czymś tam myśli, znowu gdzieś, i ona tak, no i o czym tam sobie myślisz, mama? Ja mówię, ale o co chodzi? Ona mówi, no bo znowu tak siedzisz i tak się uśmiechasz do siebie, sugerując, że wyglądam po prostu, jakbym postradała zmysły. A ja mówię, że nie, wiecie co, że tak sobie pomyślałam po prostu o tym, że tak sobie wyobrażam takie święta za 30 lat i wy przyjeżdżacie do mnie do domu ze swoimi partnerami, ze swoimi dziećmi, może z jakimiś, nie wiem, zwierzętami i że w tym domu po prostu jest tak pełno tej miłości, tej radości, że to, co mamy teraz, po prostu tak pączkuje i tego jest po prostu coraz więcej. I mówię, i to będą takie piękne święta. Mówię, okej, jesteśmy jakby tu i teraz, ale za tych 30 lat to będą takie piękne święta. A moje córki tak patrzą na mnie i mówią tak, przecież my nie będziemy miały żadnych dzieci. To. Oczywiście, ja też to od swojej córki słyszę. Nie, ja nie będę miała dzieci. Więc to jest... Też to mówiłam kiedyś. Ja też to mówiłam, więc jakby ja mówię, tak, oczywiście, tak. Jasne, dobra, jasne. I naprawdę mam takie poczucie, że to może być, naprawdę piękny okres. Że jeżeli... Ja dalej będę jeździć do tego mechanika. Tak, i to ciało na to pozwoli, nie? Bo to tak, ciało musi nam na to pozwolić. Jeżeli, tak mówię, jeżeli tylko ciało i umysł dadzą radę, a ja naprawdę będę dużo robić, żeby im w tym pomóc, to ja naprawdę nad całą resztą jestem w stanie sama zapanować i jestem w stanie sama to zorganizować. I naprawdę chciałabym, żeby to była dla mnie piękna starość, a żeby znowu dla moich dzieci, dla moich wnuków, żeby to była znowu taki obrazek, że kurczę, że tak, że nie ma się czego bać, że to może tak po prostu pięknie wyglądać. Ja miałam namiastkę tego u moich dziadków, u mojej świętej pamięci babci Tereski i u mojego dziadka Stasia, którzy nie żyli aż na takich obrotach, którzy nie prowadzili aż takiego intensywnego życia, ale ja naprawdę widziałam, patrzyłam na nich i widziałam, że oni są szczęśliwi. Tak sobie myślałam, kurczę, no jak to się udało moim dziadkom, bez jakichś właśnie spektakularnych rzeczy po drodze. Ja pamiętam na przykład kiedyś taką, wiem, że skaczę z tematu na temat, ale to jest akurat śmieszna historia. Jak pamiętam, jak kiedyś moja babcia tak jęczała i mówiła, o matko, ten dziadek Stasio to mnie nawet nigdy w życiu nad morze nie zabrał. No nigdy w życiu mnie Stasio nawet nad morze nie zabrał. Ja bym chciała chociaż morze zobaczyć. Bo to była do tego stopnia jakby para dziadków, którzy no praktycznie się poruszali Warszawa plus jakieś tam okolice, gdzie była rodzina rozsiana. No i ja na któreś urodziny babci
razem z moim bratem, razem z moją mamą. Mówię, słuchajcie, babcia tak bardzo chce jechać nad to morze. Chodźcie, ją zabierzemy nad morze. Dzięki Bogu powiedzieliśmy jej o tym, zanim zorganizowaliśmy cały ten wyjazd. No i moja babcia oczywiście klasycznie zareagowała, a po cholerę ja mam jechać nad morze, nic się nie wybieram. Ja mówię, babcia, to daj spokój temu dziadkowi, przestań mu ciosać cały czas te kołki na głowie, bo chcemy ci to zorganizować, a nagle się okazuje, że tego, że wcale nie, tego nie chcesz. Więc to były, wiesz, były takie elementy może takiego ich przekomarzania się, ale naprawdę widziałam, że są przede wszystkim ze sobą szczęśliwi, ale że i każdy z osobna jest szczęśliwy. I w związku z tym, że miałam szansę tego dotknąć, miałam szansę to zobaczyć, to wiem, że to można zrobić, a moim zadaniem jest tylko to, żeby jeszcze, wiesz, dolać tej oliwy do ognia i żeby zrobić to jeszcze fajniej, żeby zrobić to na swój sposób. Bardzo dużo u ciebie na Instagramie jest jogi. Ja jestem totalnie niejogowa. Bardzo chcę zawalczyć w tym roku już o to, żeby w końcu wejść trochę w tą jogę, bo kojarzę jogę nie tylko z treningiem, tak? Praktykowanie jogi, bo to też jest trening, ale też z uspokojeniem umysłu. Ile daje ci joga w tym takim zabieganym życiu rodzinnym? Czy rozwiązuje trochę twoje problemy codziennie? Pomaga ci się zatrzymać i uspokoić? Jego, super, że zadałaś to pytanie. Ja wróciłam do jogi, bo tak naprawdę wróciłam do jogi, nie wiem, w 2018 chyba roku. W momencie, w którym już miałam taki mętlik w głowie, tyle rzeczy mi się zaczynało po prostu rozsypywać pod kątem prywatnym, że już miałam takie poczucie, że kompletnie nie mam kontroli nad własnym życiem. Znaczy mam, ale że to są resztki tej kontroli i za sekundę po prostu wszystko to, co do tej pory mi się jakoś tam udało zbudować, ale też miałam takie poczucie, że to jest bardziej taki zlepek i że ja do końca nawet nie wiem, tak żeby przeżyć. Tak żeby przeżyć, gdzie są drzwi, gdzie są okna, czy my tam w ogóle jakieś fundamenty w tym mamy, czy to jest w ogóle jakiś namiot tak naprawdę. I pomyślałam sobie, że moja głowa już tak wariuje, a nie jestem osobą, która jest w stanie usiąść i zacząć medytować, bo to mi się wydawało zbyt trudne na ten moment. Pomyślałam sobie, Boże, to doprowadzi u mnie do jeszcze większej frustracji, bo ja będę cały czas myśleć o tym, że mi to nie wychodzi. I po prostu się tak zapętlę w tym, że mi to nie wychodzi, że mi to faktycznie nie będzie wychodzić i nigdy mi to nie wyjdzie. Więc sobie pomyślałam, okej, dobra, kiedyś praktykowałam tą jogę, w cudzysłowie znienawidziłam tą jogę z jakichś tam różnych przyczyn, bo ona mi się też z jakimś tam okresem w życiu kojarzyła, ale pomyślałam sobie, to z tego co pamiętam dawało właśnie ten efekt, że musiałam się skupić na sekwencji ćwiczeń, na sekwencji asan, na tym, żeby, ponieważ jest to dosyć wolne, więc muszę robić to precyzyjnie, więc mam czym zająć po prostu moją głowę. Na 15 minut, na 20 minut. Robiłam to 15 minut. Codziennie? To 15 minut na początku, tak, na początku praktycznie codziennie. I to zaczęło przynosić rezultaty. I pomyślałam sobie, i tak naprawdę to, co się zaczęło później dziać z moim ciałem, to było jakby dodatkowym, fajnym takim bonusem, bo sobie pomyślałam, kurczę, w końcu jakby właśnie zaczynam mieć tę moc w tym ciele. Zaczynam mieć kontrolę nad ciałem, zaczynam mieć kontrolę nad moim życiem. Jakby w końcu już jestem w stanie zbudować ten fundament, zacząć stawiać te ściany, ale tak, że to się faktycznie zaczyna wszystko trzymać kupę, a nie, że się za sekundę znowu rozpadnie. I pomyślałam, i ja zawsze to powtarzam, że ja wróciłam do jogi dlatego, że wariowała mi głowa, a nie miałam wtedy pomysłu na nic innego. Nie miałam wtedy pomysłu na psychoterapię. Tylko pomyślałam sobie, że przy dzieciach, przy trójce dzieci, przy kolejnej zmianie jakby warunków tego mojego życia, że to jest najprostsza rzecz, którą ja mogę zacząć robić w domu bez pomocy osoby trzeciej. Że nie muszę właśnie się umawiać, nie wiem, na zajęcia, czy umawiać się właśnie na jakieś spotkania z psychologiem i tak dalej, tylko że zacznę od tego. To zaczęło przynosić super rezultaty, ale jeżeli masz coś do przepracowania, samą jogą tego nie załatwisz. Trzeba Czyli pójść do specjalisty. Tak, była, to się też jakby połączyło z, właśnie z czwartą ciążą, więc ja miałam taki rok, gdzie po prostu wszystko się na mnie zwaliło. Ale wtedy ja już przynajmniej wiedziałam, że okej, na własną rękę jakby zrobiłam tyle, ile byłam w stanie. A teraz po prostu mam ten ostatni moment, bo za chwilę się urodzi dziecko i wtedy już w ogóle nie będę miała czasu na nic. Mam ten ostatni moment, żeby bardzo intensywnie popracować nad sobą i naprawdę
to nie była długa terapia, bo to były raptem 4 miesiące, ale była super intensywna. Prawdopodobnie też ten mój stan właśnie, że ja byłam jakby w ciąży, miałam ogromne poczucie odpowiedzialności też za tego człowieka, który się we mnie rozwija i że ja muszę doprowadzić się po prostu do jak najlepszego stanu, żeby się nie rozsypać w momencie, w którym on się urodzi. Trafiłam na genialną terapeutkę, która na sam koniec, gdzie już wiedziała, że ja za chwilę idę do szpitala, powiedziała, że ja cały czas jestem dla ciebie, jeżeli się cokolwiek będzie działo, ja wiem, że ty teraz do mnie nie przyjedziesz, ale jesteśmy cały czas w kontakcie telefonicznym, możemy się umówić online na jakieś spotkanie, jeżeli tylko będziesz tego potrzebowała. Od tamtego momentu ani razu się z nią nie kontaktowałam i mam takie poczucie, że naprawdę bardzo dużo mi to dało. Ale bardzo szybko też wróciłam po ciąży do jogi, żeby z powrotem sobie zacząć w głowie po prostu gdzieś tam całą tę strukturę od początku układać. Podpisałabyś się pod zdaniem, że joga uwolniła twoje ciało i umysł też? Bo mnie to zawsze ciekawi. Na początku uwolniła umysł, a później za tym poszło ciało. Ale to jest niesamowite, jaka to jest korelacja znowu właśnie między ciałem a umysłem. I faktycznie coś w tym jest, że jak ci się sypie, ci się to życie głowa, takie wewnętrzne, głowa, to właśnie warto jest się zacząć, nie wiem, zacząć uprawiać jakąś aktywność fizyczną, bo to jednak powoduje nawet samo dotlenienie, samo uwalnianie się, wiesz, tych endorfin i tak dalej. Nie ma siły, to zacznie po prostu jakoś tam wpływać. Ja wiem, że są cięższe i lżejsze przypadki, ale ja uważam, że właśnie jak już czujesz, że kurczę, zaczyna mi się za dużo rzeczy wymykać spod kontroli, to nie jest proste, bo łatwiej jest, wiesz, szukać jakby konkretnych jakby rozwiązań, takich, które pomogą tu i teraz. Które pomogą tu i teraz, tak. I będziesz miała jakby, ja nie mówię nawet w tej chwili jakby o lekach, tylko mówię chociażby o różnego rodzaju używkach, które są w stanie cię odciąć po prostu w moment, tak. I przestajesz po prostu. A to nie załatwia problemu. Ale to nie załatwia problemu, tylko to powoduje, że ten problem po prostu zaczyna spadać coraz głębiej, głębiej i później będzie ci go po prostu coraz trudniej stamtąd wyciągnąć z tej czarnej dziury. A jeżeli się z tym skonfrontujesz, i ja pamiętam, że na początku to było piekielnie trudne, mi to w ogóle nie sprawiało przyjemności. Ja miałam takie poczucie, Jezu, po co ja to w ogóle robię? Przecież ja tego nie lubię. Ale skupiałam się tylko na tym, żeby, wiesz, włączałam sobie telefon, włączałam sobie jakąś tam praktykę jogi, niezbyt długą, naprawdę 15-20 minut i to mi do tej pory zostało. Ja głównie robię takie praktyki 15-20-minutowe, żeby się nie zajechać, żeby nie stawiać sobie znowu za wysoko tej poprzeczki. Tak. Żeby nie mieć później tego poczucia, że kurczę, nie zrobiłam tego, bo nie byłam w stanie godziny wygospodarować w ciągu dnia. A już 15 minut daje ci satysfakcję. Oczywiście, że tak. I już 15 minut naprawdę może nie wpłynie na ciało, na pewno wpłynie na głowę. Myślę, że na ciało też. Regularna praktyka, czy też regularny sport pół godziny, 15 minut w przypadku jogi, moim zdaniem robi robotę. W perspektywie tygodnia, 5 razy w tygodniu, to już robi robotę. Tak samo jak nawet 10-minutowy spacer w ciągu dnia. Krótki czas musisz tak naprawdę w ciągu dnia na to poświęcić, a już masz jakiś benefit. A nam tak trudno się do tego zmusić. Zmusić, czy też zrobić to po prostu, tak? Czy ty kochasz siebie bezwarunkowo? Tak. Szybka odpowiedź, szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Tak. A czy czujesz się kochana i kochasz? Przez wiele osób czuję się kochana. A romantycznie? A romantycznie pomidor. Romantycznie pomidor. Ja ci tego nie odpuszczę wszystkiego i musimy tak, nie było o bieganiu, bo nie zdążyłyśmy, bo ty już gdzieś musisz biec i ja też. Jeszcze trzeba było w międzyczasie, słuchajcie, backstage jest taki, przestawiać samochód. Nie mój. Więc dużo było okoliczności niesprzyjających, ale myślę, że świetnie sobie poradziłyśmy. Przede wszystkim ty i z tej twojej historii, historii trochę mamy, zmiany ciała i tego, jak podchodzisz z szacunkiem do twojego ciała, wiele osób wyniesie dużo dobrego dla siebie. Ja ci życzę tej wspaniałej starości. Polecam ci przy okazji taki dokument o niebieskich strefach na Netflixie. Super, Boże, uwielbiam wszelkiego rodzaju polecajki, dokumenty. Uwielbiam. To jest dokument o długowieczności. Mhm, tylko musisz mi wysłać przypomnienie na Instagramie, bo ja wyjdę tak stąd i już nie będę pamiętać. Słuchaj, bo myślę, że ty możesz tam wskoczyć w tą długowieczność z tego prostego powodu, że punktem, takim mianownikiem wspólnym wszystkich historii przedstawionych w tym dokumencie była ta radość spędzania czasu z rodziną. Trochę bezstresowe życie, czy też uciekanie od bezstresowego życia, odpuszczanie. A ty to wszystko potrafisz.
Oj, wiesz co? I tutaj będzie puenta z mojej strony. Jakbyś czasami się pojawiła u mnie w domu, no to tam nie jest tak różowo. A nie jest kolorowo. Dobra, cały ten wideokaz do kosza. Spotkamy się następnym razem i powiemy zupełną prawdę. Tak całkiem serio. Bardzo ci dziękuję za tą szczerą i super rozmowę. Ja tobie również. Bardzo dziękuję za zaproszenie.